Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitwa niesamowita, bitwa ciekawostka. Tak jest. Jeszcze nigdy nie było na moim kanale medalu bohaterów Rosjeni chyba. I jeszcze nigdy chyba nie było tego czołgu, czyli francuskiego B1. Jak widać, kolega jest na topie. Są tylko trzy czwarte poziomy, reszta trójeczki. A w przeciwnym teamie są cztery czwórki, w tym dwa czołgi właśnie B1. No i zobaczymy, jak tutaj robi się tego typu medale. Słuchajcie, nigdy nie dzieje się to samo przez się, zawsze drużyna musi nam w tym pomóc i tutaj prawdopodobnie drużyna też koledze w tym pomoże. Zobaczymy, gdzie się rozegra ta główna bitwa. Moim zdaniem wszystkie te medale są robione tutaj przy obronie bazy. A zwróćcie uwagę na mapę. Co się dzieje? O, ja jeszcze powiększę, tak. Wszyscy pojechali prawą stroną, czyli zaraz... O, już pancerki 1C wjeżdżają tam. Prawdopodobnie kolega będzie musiał się cofnąć i wynik będzie nabity w pobliżu swojego kapa. O, widzicie, co się dzieje? Tak jest. I kolega wraca. To jest bardzo mądra decyzja. Nie wszyscy widzą to, co się dzieje na mapce. Jedynie ten tutaj... Chicha lub też Chicha, kurczę, widzi, rzeczywiście widzi, co się dzieje i też wraca, a tamci koledzy, zobaczcie, stoją sobie, o, teraz powrót się zaczął, no i super. Zobaczcie też, pewna rzecz tutaj jest ciekawa, mianowicie kolega dosyć specyficznie kamerę ma ustawioną, tak jakby w ogóle nie używał kółka myszy do oddalania, tylko tak jakoś... Aha, no pancer 1C ucieka. I to jest bardzo mądre. Dobra, ten T20. Nie, to jest T46. Został zniszczony. Kolega ma dwa fragi, zwróćcie uwagę. I to są jedyne fragi. Jak. A nie, jeden gość jeszcze jednego fraga zrobił. No i zobaczymy, tutaj pancerek 1C następnie atakuje. Niestety, grając tym czołgiem, musicie wiedzieć, że powinniście znajdować się dosyć blisko przeciwnika, inaczej nic mu nie zrobicie. Czołg, a już na pewno nie czołgowi B1, który ma 60 mm pancerza z przodu. Oczywiście ma weak spoty, natomiast no, strzelając z daleka pancerkiem 1 w te weak spoty za bardzo się nie trafia. Oby nie spadł tutaj nam, a jednak... Bardzo przytomne odbicie w lewo. Czasami zdarza się przy takim zjechaniu, że przednimi gąskami wpadacie w kamień i już do końca bitwy niestety nie idzie się z tego wygrzebać. Ja chciałbym też zwrócić uwagę, zobaczcie, jak giną. Wszyscy giną, zostało ich tutaj, nie wiem, pomocników raz, dwa, trzy. A właśnie, kurde, byłbym zapomniał, kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Otóż sponsorem dzisiejszego odcinka jest kolega o jakże... swojsko brzmiącym niku Cycu121. Także zobaczymy, jak Cycu w tej bitwie robi medal bohaterów Rosjeni. Zaraz powinien, podejrzewam, zostać sam. No bo drużyna musi niestety zginąć, żeby taki wynik wypracować. O! Jest teleczek, dobra, i będzie rozwalonko, tak jest. Słabo się orientują tutaj ci z drużyny, bo już dawno powinni w tamtego też napieprzać. O, to ładnie wyszło, mówiąc szczerze. Jedną rzecz też wam powiem, na którą zwróciłem uwagę. Oczywiście tu są słabi gracze, bardzo niedoświadczeni, ale zastanawia mnie pewien wynik. Otóż ja mam ustawiony w tym momencie XVM na WN8. I dobrzy gracze mają tego WN8, tak jak kolega, Cycu, na przykład on ma 1427. To jest całkiem już dobrze, to oznacza, że kolega Cycu grać potrafi jak najbardziej. Natomiast zastanawiam się, jak można zrobić wynik, ten, który ma jeden gracz z przeciwnej drużyny, mianowicie 9. I przypominam, że to nie jest nowe konto, tylko to jest
7000 bitew. Kolega gra LTP. Kazik, czyli jakiś z Polski. I powiecie może, że to jest bot. On właśnie w tym momencie zginął. Natomiast... no nie sądzę, żeby to był bot, bo... bot po 7000 bitew, no to grałby chyba na wyższym poziomie. Wtedy już by sobie tam inne czołgi expił i więcej kasiory zarabiał przede wszystkim. Na przykład jakby wziął nie tego LTP, tylko jakiś inny, kurczę, czołg. Tam jest X-Bot właśnie, gdzie wali, bo zaraz się po 58 chodzi. No ale czasami pocisk pójdzie gdzieś w bok. I zostało nam jeden strzał. No niestety nie udało się. Dobra, siadł jeden B1, czyli to jest już bardzo fajnie. Ciekawe, czy z tyłu ktoś zajedzie tutaj, cyca. M2 medium podjeżdża. No niestety nie jest on, on ma chałubiczkę taką, prawdopodobnie. Natomiast cycu ma jeszcze 360 życia, co jest astronomiczną wręcz ilością. No nie udało się. No i właśnie, podjeżdża B1. Tak myślałem, że B1 tutaj będzie robił również robotę. Cycu obrywa właśnie z chałubicy. Słuchajcie, w takiej sytuacji zobaczcie, ile ich zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Słuchajcie, w takiej sytuacji... przepraszam, sześciu. W takiej sytuacji wyjeżdża się od razu na tego ostatniego gościa. Nie tak jak tutaj, że pojedynczo wyjeżdżamy, tylko wszyscy razem. Wtedy macie szansę zwycięstwa. Kolejny jest zniszczony, mamy 9 fragów w tym momencie. Zaczyna chyba walić artyleria. Najwyższy czas zresztą. Okej, kolejny, mamy 10 fragów. Crusader podjeżdża, to jest Crusader 4. No niestety... o, jeszcze, kurczę, tak podjechał, to już zupełna lipa. No i B1. B1 jest zdecydowanie najgroźniejszy. O, zobaczcie, za 51 przyfasolił. Cycu niestety chyba nie przebił go. Jeszcze się wychyli, tak jest. Znowu za 55, cycu już tylko ma 63 życia, także niebezpiecznie się robi, ale tym razem był celny strzał, a tamten w ogóle nie strzelił z wrażenia chyba. No i co? No właśnie. No nie, no jak obrywacie w ten sposób, to nie wyjeżdżacie ciągle na gościa w dokładnie ten sam sposób, chyba że macie dużą przewagę, HP, wtedy sobie na to możecie pozwolić. Natomiast jak raz wyjeżdżacie z zakamienia, dostajecie obrażenia, drugi raz wyjeżdżacie, dostajecie obrażenia, no to trzeci raz już nie wyjeżdżacie, albo próbujecie pod innym kątem jakiegoś setscrapa zrobić, cokolwiek. To było troszeczkę bez sensu. Ale właśnie ja zastanawiam się cały czas, jak zrobić te 9 i mam czołg LTP, którym jeszcze w ogóle nie grałem. Prawdopodobnie dzisiaj zagram sobie nim bitwę i zobaczę... właśnie, jaki wynik można zrobić czołgiem takim, żeby było 9 WN8? Bo wydaje mi się, że jeżeli tylko strzelę raz i ten strzał będzie celny, to już będzie więcej niż 9. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo nawet takie bardzo słabe bitwy, jak nieraz wychodzą, no to tego WN8 jest, kurde, ja nie wiem, 500 albo tam 200, 300, ale 9 to nie wiem. Kiedyś robiłem eksperyment, że grałem, jechałem tylko na pałę, tam chyba kilka takich bitew zrobiłem i to było naprawdę lepsze wyniki. Była taka zasada, że w ogóle nie mogłem się zatrzymywać, tylko po prostu od razu na bazę przeciwnika i strzelałem. Dobra, to ja przyspieszę, bo kolega będzie szukał tej arty. Nie ma sensu tego oglądać. W każdym razie, bitwa, spora ciekawostka. Słuchajcie, medalu bohaterów Rosjeni nie robi się samoczynnie, tak jakby wypracowując sobie to, tylko drużyna musi nam w tym pomóc. No niestety. No dobrze, że kolega tutaj się, kurczę, sam nie rozbił. Okej, czyli artyleria zaczęła kapować. Nie wiem, dlaczego jest napisane, że okupantów dwóch. To chyba wam mówi, jak jeszcze dopracowany jest, jak niedopracowany jest ten XVM cały. Okupantów jest dwóch w tym momencie, tylko że żyje jeden gościu. No nie wiem.
O, jest wykrycie, ale na strzał jest, uwaga. No niestety nie trafił. Su-5 nie trafił, a gdyby trafił, to prawdopodobnie B1 by się rozwaliła. W tym momencie serdeczne gratulacje dla Cyca. Jest to, kurczę, medal bohaterów Rosjeni, którego ja nie zdobyłem w tej grze, mimo że rozegrałem w niej pewnie z 30-40 tysięcy bitew i gram ponad 3 lata. I pewnie nigdy nie zdobędę. Nie wiem, może trzeba było właśnie na tych poziomach niższych pograć trochę, to byłaby jakaś szansa na to. Dodatkowo oczywiście koło banów, dodatkowo duży kaliber, specjalista i tak dalej, cała moc medali. Serdeczne gratulacje. Bitwa jak najbardziej ciekawa, zwłaszcza ta końcówka, gdzie te kilka czołgów atakowało Cyca. No ale poradził sobie. Pancerz tego czołgu jest dosyć dobry. Możecie spodziewać się go w następnym odcinku pod lupą. O, będzie taka ciekawostka. Dlatego nic nie mówiłem właściwie o nim w tym odcinku. Jak chcecie się o nim dowiedzieć ciekawych rzeczy, gdzie są ich spoty i tak dalej, to zapraszam do odcinka pod lupą, który będzie w ciągu 2 dni, powiedzmy. A na razie żegnam się z wami, moi drodzy, i do usłyszenia.